Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam do sklepu IKEA. Na samym wejściu witają nas dość duże osłonki na kwiaty. Są one wykonane ręcznie, według informacji. Tutaj jak widzicie na dole jest taki plastik zabezpieczający. I cena jest to kwota 50 zł. Następnie nowości, bardzo niskie ceny muszę przyznać. Wazonik szklany za 5 zł. Powiem Wam, że te ceny mnie bardzo zaskoczyły pozytywnie. Oprócz tych wazonów będą też inne produkty w bardzo niskich cenach. Do wazonu można sobie dobrać taki sztuczny kwiatek za 2 zł. Bardzo ładny. Obok mamy plastikową konewkę w kolorze białym. Całkiem duża. I tutaj kwota prawie 10 zł. Kolejne produkty. Osuszacz na naczynia, 30 zł, bardzo ładnie wykonany, dość duży. Kolejny produkt jest to taki pojemnik do zlewu, plastikowy, regulowana długość. Też uważam, że bardzo fajny przedmiot. Jego cena 13 zł. Oczywiście ja te ceny zaokrąglam. Dalej przy kuchni mamy zestawy ściereczek, różne ceny. Tutaj na przykład 4 ścierki za dyszkę, bardzo ładne, kolorowe. Materiał dość cienki, tutaj obok za 15 zł i poniżej też macie kolejne zestawy, na przykład te za 25 zł. Tutaj macie 4 ściereczki, jak widzicie różne wersje kolorystyczne i graficzne. I też jestem bardzo mile zaskoczona tymi cenami. Tutaj mamy garnki miedziane, to bardziej one mają dodatek miedzi, bo nie są w 100% miedziane. Na przykład tego typu garnek, cena prawie 350 zł. Obok patelnia. Zaraz tutaj Wam znajdę cenę. Ile tutaj? 300 zł. Obok rondel. Jego cena zaraz tutaj 250. I kolejny garnek za 300. Następnie już troszeczkę droższy produkt, ale też Wam pokazuję, że takie tutaj są. Dzbanek szklany z taką miarką, bardzo grube szkło, ładnie wykonany i tak jak widzieliście jego cena to 30 zł. Patelnia typu wok, dość duża, za 70 zł. Tutaj też widzicie, że jest to nowość. Będę tutaj pokazywała i nowości, takie produkty w bardzo niskich cenach. Następne pojemniczki, to jest solniczka i pieprzniczka za 8 zł. Tutaj też pojemniczki na przyprawy za 3 zł. One są szklane i ta zakrętka jest taka jakby metalowa. Jak widzicie, jest tych pojemników bardzo dużo, są różne rozmiary, różne ceny, ale mimo wszystko są, uważam, że bardzo niskie. Tutaj powyżej kolejny zestaw za dyszkę, pieprzniczka i solniczka, tym razem już troszeczkę wyższe i to są właśnie te w tym kartoniku. Też uważam, że 10 zł za coś takiego to jest całkiem fajna cena. Następna nowość obrotowa. Taca za 60 zł, drewniana, bardzo ładnie wykonana, dość duża. Zestaw pojemników plastikowych za 20 zł, 17 takich pojemników. Macie dwie wersje kolorystyczne, pomarańczową i zieloną. W ten sposób wygląda cały ten zestaw. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć szczegółową liczbę pojemników i ich pojemność. Też uważam, że 20 zł za coś takiego to bardzo atrakcyjna cena. Kolejne produkty. Są to etykiety do słoików. 10 zł za 50 sztuk. Dwa rozmiary macie w takim kartoniku. Kolejne słoiki za 20 zł. Szklane, bardzo duże. I też jestem zaskoczona po prostu tą ceną. Tutaj mniejszy, tutaj większy podłużny słój, również za 20 zł, prawie 2 litry pojemności. I tutaj też możecie zobaczyć, że tych słoików było jeszcze więcej, również w cenie 20 zł. Kolejny słoik za 7 zł. Tutaj w ogóle cena mnie strasznie zaskoczyła. Też prawie 2 litry pojemności, bardzo grube szkło. Tak więc jestem bardzo na tak, jeżeli chodzi o takie ceny. Następnie mamy termos za 18 zł. Słuchajcie, on wygląda bardzo fajnie i kosztuje tylko 18 zł.
Tak więc IKEA bardzo pozytywnie zaskakuje. Kolejny produkt to taki pojemnik ze stali nierdzewnej na lunch. To też pokazuję Wam jako ciekawostkę. Cena już trochę wyższa, bo 100 zł, ale też uważam, że bardzo fajna rzecz. Tu już jesteśmy przy szklankach. One są w kolorze fioletu. 4 sztuki za 40 zł. Tutaj akurat na tym nagraniu nie widzicie właśnie dokładnie tego koloru szkła, mimo iż starałam się Wam pokazać, ale on jest właśnie w odcieniach fioletu. Tutaj kolejne szklanki, 4 sztuki, również za 40 zł. Bardzo przyjemne szkło. Te szklanki już są troszeczkę mniejsze. Tutaj butelka, którą kiedyś Wam pokazywałam, już widzicie po przecenie 9 zł. Szklana całkiem duża i też były dostępne dwie wersje kolorystyczne. Butelka z takim korkiem, ta wersja kolorystyczna i tutaj czerwone paski. Następne zaskoczenie cenowe, karafka za 5 zł szklana. Nie wiem, czy w Pepco one nie kosztowały czasem 12 zł. Tutaj dzbanek szklany za 15 zł, bardzo grube szkło, ciężki. No i też cena bardzo zaskakuje na plus. Teraz przechodzimy już do poszewek. Tutaj też ceny są naprawdę różne. Zaczynamy od nowości za 15 zł. Rozmiar tych poszewek 50x50. Ta poszewka akurat jest jednostronna. Tutaj kolejna nowość już za 40 zł. Z tym, że ten wzór występuje z jednej i z drugiej strony. Obok też poszewka już za 15 zł. Tak więc spójrzcie, że naprawdę jest w czym wybierać. Ogólnie tych poszewek Wam pokażę bardzo dużo. Możecie popatrzeć i spójrzcie też na cenę. Są również za 50 zł, za 15 na przykład ta. I to też nie jest nic z wyprzedaży, tylko to jest kompletnie nowy wzór. Poduszek jest multum do wyboru, poduszek poszewek do wyboru do koloru. Tutaj też na spokojnie możecie popatrzeć, jakie są wersje kolorystyczne, jakie wzory. Tu na przykład za 13 i zaraz Wam pokażę na zbliżeniu tę poszewkę. W ten sposób się ona prezentuje. Takie kropeczki. Tutaj kolejna za 13, za 15 róż i czerwień. Obok cała różowa za dyszkę. Też bardzo fajna cena. Co my tutaj jeszcze mamy? Za 50 zł. Jak widzicie, poszewki są naprawdę w różnych kolorach i wzorach i cenach. Tutaj właśnie byłam zainteresowana tą dyszką. Co to tutaj jest za cena? Kolejne za 28, za dyszkę znowu następna. Tutaj dalej kolejne. Tutaj w tym, z tym wzorem też uważam, że jest bardzo ładna. Za 25 zł. I kolejne poszewki. Mam nadzieję, że Wam się jeszcze nie znudziły, ale tutaj już będą inne wymiary. 40x58 i też spójrzcie na tę cenę. Taka kolorowa za 15 zł i też jest to nowość. Bardzo gruby materiał. No naprawdę, nie wiem ile razy będę powtarzała, ale te ceny mnie zaskoczyły bardzo na plus. Tutaj już są ostatnie sztuki i też możecie popatrzeć, jaka tutaj jest cena. No po prostu za 13 zł takie poduchy, tu nawet są poszewki, przepraszam, zadyszkę. Kolejne produkty. Jest to pojemnik na bieliznę za 30 zł, wykonany z bardzo grubego plastiku. Jest on taki bardzo sztywny. Kolejne to już będą lampy. Lampa na biurko za 30 zł. Jest to nowość. Tutaj akurat będzie cały czas takie migające światło właśnie ze względu na to oświetlenie w tej części sklepu. Tak więc nic z tym niestety nie można zrobić. Lamp będzie też całkiem dużo, na przykład tego typu za 150 zł. Jest to nowość, połączenie czerni i złota, metalowa lampa. Tutaj troszeczkę inna kolorystyka, ale cały czas jest to ta sama cena 150 zł. Tutaj na przykład taka w kolorze złotym. Jeszcze na samym przodzie taka zwykła miedziana już za 200 zł. Przejdziemy na kolejne lampy. Tu już trochę mniejsze, również
przystosowane do biurka za 80 zł z takim organizerem na różnego rodzaju długopisy, ołówki. I przejdziemy troszeczkę dalej. Tego typu lampa za 130 zł. Tak jak widzicie, ceny nie są jakieś strasznie wygórowane. Tutaj mamy takie lampy, bardziej bym powiedziała, do sypialni za 80 zł. Uwierzcie mi, że ona na żywo jest bardzo dobrze wykonana. Tutaj jest ich pozostała część. Niektóre się świecą, niektóre nie, ale mimo wszystko za 80 zł taka lampa, no to naprawdę super cenna. Kolejne lampy, tu za 40 zł. Też uważam, że bardzo designerska. Tutaj obok też jakaś za 40 zł, tamta z prawej strony również w tej samej cenie. Pomyślcie, jakie mamy lampki na przykład w sklepie Pepco za 30 zł. Chyba nawet nie ma co porównywać. I ta trochę droższa, bo za 50 zł. Kolejne lampy to już są bardzo duże. Spójrzcie, one są olbrzymie. Ceny też już oczywiście troszeczkę wyższe, 180 zł. I idziemy cały czas dalej. Mam nadzieję, że Was nie nudzą te lampy, ale uważam, że lampy tutaj bardzo często się zmieniają, jeżeli chodzi o sklep IKEA, bo niektóre produkty są cały czas te same jeszcze sprzed roku. Tutaj na przykład też macie jakieś ostatnie sztuki. Ta lampa wydała mi się bardzo taka inna. Spójrzcie. Są w trzech rozmiarach i tutaj zobaczę cenę tej największej, 200 zł. Za tę największą lampę. I cały czas mówię, że te takie mryganie, no niestety to jest wina tego oświetlenia. Kolejne lampy, 60 zł, taka druciana, metalowa. Ale też możecie zobaczyć, że jest bardzo dużo nowości. Następne lampy za 80 zł, też bardzo interesująca. To są już takie wiszące. Tutaj już bardziej lampy do kuchni, metalowe. Cena 50 zł. Widzicie pomarańczowe etykiety z informacją, że to jest nowość. Też możecie być właśnie na czasie, jeżeli chodzi o wystrój mieszkania. Kolejne. I tutaj już stówka. Również jest to nowość. Kolor szaro-zielony. Nie wiem, czy tutaj akurat jesteście w stanie zobaczyć ten kolor. Spójrzcie, jakiego kształtu są te wszystkie lampy. Tak wyglądają od spodu. To też jest trochę takie inne. I ceny też, jak widzicie, są różne, prawie 300 zł. Tu już lampy, te takie składane, które należy pociągnąć za sznureczek. Nowość za stówkę. Tutaj też macie wymiary 43 cm. Tutaj już wyższa cena, 280 zł za tego typu lampę. Kończymy z lampami, przechodzimy do innych rzeczy. Za 20 zł taka klepsydra. Były różne wersje tego piasku wewnątrz. Jak widzicie, są również większe. Wazon, największy wazon, najdłuższy wazon, jaki widziałam, za 70 zł, 68 cm. Bardzo ciężki, dość grube szkło. I te wazony były pakowane w takie kartony. Tutaj wazon konewka, szklany. Też wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Bardzo interesujące mi się to wydało, dlatego Wam pokazuję. I cena takiego wazonu 50 zł. Uważam, że dość wysoka cena. Tutaj wazon nowość 70 zł, ale szczerze mówiąc nie przekonuje mi ten kształt, ten kolor. No coś mi jakoś tak nie pasuje, kojarzy się z arbuzem. No dość dziwna estetyka. Nie dla mnie. Konewki tutaj po przecenie 80 zł. One były naprawdę duże, bardzo ładnie wykonane. Sami możecie spojrzeć. I teraz będą też kolejne przedmioty do ogrodu. Za 40 zł spryskiwacz do roślin. On jest bardzo mały. Ten pojemniczek na tę wodę jest bardzo mały, ale tutaj wszystko tak cudownie, delikatnie chodzi. Też wykonanie uważam, że super.
I tutaj jeszcze jako nowość mini szklarnie za 120 zł, chociaż mam wrażenie, że tego typu szklarnie już kiedyś były w tym sklepie. A to już na zakończenie Wam pokazuję, jak one wyglądają. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy.